Temat, który na dzisiaj wybrałem, jest tematem, który ma potencjał. To jest dobry temat. Ale wiecie, jak jest z dobrymi tematami. One wymagają tego, żeby dobrze je przekazać i dobrze je usłyszeć, co nie zawsze jest takie łatwe. Więc pozwólcie, że tak jak będziecie siedzieć, jeszcze krótko poproszę Pana Boga o pomoc. Drogi Ojcze. Tak, pomóż nam, pomóż nam, bo chcielibyśmy zwrócić uwagę na Twoje słowo i zrozumieć z niego to coś, co zostało na dzisiaj przygotowane. A powiedziałeś, że dajesz mądrość tym, którzy proszą, więc chętniej, bez powątpiewania, prosimy, żebyś nam jej udzielił. Amen. Dobrze. Dzisiejsze, nasz, dzisiejsze nasze rozważanie rozpocznie się od wspólnej pracy. Długo bym potrzebował jakiś, jeżeli mógłbym prosić kogoś o pomoc w tej kwestii. A, już mam, dziękuję bardzo. Kuba wybrał dla nas dzisiaj temat baranka, baranka z obrazu. I z barankiem jest tak, że gdybyśmy mieli porozmawiać o jego życiu, o tym baranku, który pochodzi ze Starego Testamentu, to musielibyśmy uznać, że baranek urodził się raczej w dobrej rodzinie, bo była to rodzina wierząca i miał szczęście, dlatego że, żeby móc później spełnić swoją funkcję, musiał narodzić się bez żadnej skazy, bez żadnego uszczerbku, więc był zdrowym zwierzątkiem. Podczas tego swojego życia też nie spotkało go nic złego, dlatego że no właśnie w momencie, w którym osiągnął rok i miał być złożony w ofierze, musiał być doskonały. Natomiast poza tym całym dobrym życiem, które go spotkało, ostatecznie, gdy miał rok, został zaprowadzony do świątyni i tam włożono ręce na jego głowę i musiał umrzeć. I nie umierał za swoje błędy, nie umierał za to, że nie wiem, miał wełnę za krótką albo za długą, umierał dlatego, ponieważ jego właściciele, którzy też byli do niego dobrze, ale jego właściciele włożyli na niego ręce i w ten sposób symbolicznie przekazali na niego swój grzech i on został złożony w ofierze. Mm pomimo, że na to nie zasłużył. Ale my wiemy, że ten baranek, on wskazywał na Jezusa i to wskazywanie na Jezusa jest dla nas bardzo ważne. I to, co dzisiaj zrobimy, bo dzisiaj trochę na początku będziemy pracować, zanim ja będę tak typowo przemawiał, to chciałbym, żebyśmy spisali tak pokrótce ogólnie życiory z Jezusa. I chciałbym, żebyście mi w tym pomogli. Gdybyśmy mieli spisać życiory z Jezusa, oczywiście mówimy o tym okresie, kiedy jest na ziemi, to od czego byśmy zaczęli? Na rodzinę. Gdzie się narodził? Betlejem. Betlejem. Dobrze. Co dalej? Jak ominiemy jakiś element, nic się nie stanie. Nie będziemy tu spisywać całej treści Ewangelii. Po narodzinach jakieś ważne wydarzenie. Co się stało? Dobrze, najpierw weźmiemy świątynię, dobra? Zaraz będziemy mieli Egipt. Czyli wizyta w świątyni. Chodzi nam o tę wizytę, w której to tak jest tam kapłan i go przyjmuje, tak? Wizyta w świątyni. Co, może mędrców jeszcze zapiszemy sobie też? Tak, mędrcy. Mędrcy. No to co? Potem już Egipt będzie, nie? Spróbujemy Egipt. Mhm. Egipt. Co się stało po Egipcie? Dokąd on poszedł wtedy? Nazaret, nie? Tak. Zamieszkanie w Nazarecie. Kanie. Nazaret. Dobra, dalej. Chyba następne wydarzenie to. To świątynia znowu, nie? Znowu jesteśmy w świątyni, tak? 12 lat, nie? 12 lat świątynia. Um, następne, co by było? Chyba już będzie Jordan, tak? Tak, tak będzie Jordan potem, czyli Chrzest nad Jordanem. Pochście. Tak, jest. Post i pustynia. Mhm. Dobra, po pustyni. A, no dobra, no, 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 no jasne, ale to może, może, żebyśmy nie szli po wszystkich cudach, zapiszemy po prostu rozpoczęcie służby, nie? To nam u, trochę skróci całą tę listę. Zróbmy. Tak, to. Do, o, dobra, to będzie następne. Zrobię tak, zapiszę rozpoczęcie służby. Powołanie. Tak, i teraz napiszę powołanie uczniów. Powołanie uczniów. Powołanie. Uczniów. Świetnie. Um, czy podczas służby jeszcze coś zapisujemy, czy przechodzimy już do końca? Chyba do końca, nie? Bo nie to, że lekceważymy coś, co się tam dzieje przez tę służbę, ale po prostu no, nie będziemy wszystkich cudów wypisywać. Przy końcu jakie ważne wydarzenie mamy? Jezus to całą tą misję to ro, rogu od Pana, więc cała ta misja kończy ją niestety. Gol, gol. Mhm, tak, będziemy mieli Golgotę, ale przed Golgotą jeszcze kilka zapiszemy wydarzeń, dobra? Dobra, zacznijmy od wieczerzy. Super. Chociaż może, wiecie co, zaczęli... Tak, zacznijmy od cały tydzień, czyli od wjazdu do Jerozolimy, dobra? Będzie wjazd do Jerozolimy. Jerozolima. Zolima. Potem już nie będziemy o wydarzeniach tam mówić więcej. Niech jest wieczerza. Wieczerza. Po wieczerzy? Getsemane, zmarł? Gdzie Potem pojmanie. Tak jest. Tam są dwa sądy, nie? Jeden jest u, u kapłanów, drugi jest u Piłata, ale napiszę rzeczywiście sąd. Po sądzie? Tak jest. Golgota. Po Golgocie? Z martwych wstanie, tak jest. Dokładnie. Z martwych wstanie. Stanie. No i potem byśmy powiedzieli. No tak, w niebo wzięcie. Chodzi mi po głowie, że może byśmy zapisali jeszcze jakieś. Nie wiem, że Kościół zaczyna przez apostołową, nie wiem, jak to zapisać, prawdę mówiąc. Po... Organizacja, możemy tak roboczo to nazwać organizacja Kościoła, pomimo że wiadomo, że on się organizować będzie później. Dobra. W niebo wzięcie. Wzięcie. Dobra, i do tego wrócimy. Teraz spisujemy jeszcze jeden życiorys. To będzie nasz życiorys. Kto z nas jest najstarszy? Dobra. A w jakim roku się urodziłeś? W którym? No tak, w którym racja, nie w jakim. w którym. Dobra, urodziliśmy się w 1946 roku. Urodziny. Dobra. Do jakiej szkoły Krzysie chodziłeś? Podstawowej? W jakim mieście? Sosnowcu. Dobra, szkoła podstawowa w Sosnowcu, tam się uczyliśmy. Szkoła. Tak, wspólny, wspólny. W Sosnowcu. E, Sylwia, pracowaliśmy na kolei, nie? Tak, pracowaliśmy na kolei. Tak jest. Ja tak. <laughs> Super. Praca na kolei. Teraz trudne pytanie. Ile mieliśmy dzieci? Dwoje, dwoje. Dobra, dwoje, troje. No to napiszmy troje, bo. <śmuszczaj> Trójka dzieci. Mhm. Trójka dzieci. Przeszliśmy już na emeryturę, czy jeszcze nie? Przeszliśmy. W którym roku? W 2017? Dobra, rok 2017 przeszliśmy na emeryturę. Emerytura. Dobra, teraz trudne pytanie. W którym roku zrobiliśmy coś bardzo głupiego? Cokolwiek. 17. W 17. Przeszliśmy na emeryturę. Nie, ale ma ktoś coś takiego? Nie będę pytał, co to jest. Coś takiego naprawdę głupiego, co się wydarzyło w życiu, czego żałujemy, jeśli tak, w którym roku to się stało? No, trudny temat, nie? Trudny temat. Dobra. Zostawiamy to, nie jest aż tak Tyle głupot. Za dużo głupot, lat by nie starczyło, nie? Dobra. Mm. W którym roku się ożeniliśmy albo wyszliśmy za mąż? 91. Który? 91? 91. To... Nie, nie, już mamy, już mamy, już mamy. Już 91. 1991 ślub. Tak, zapiszę to jednak przed dziećmi, żeby była dobra chronologia. Dobra, super. Stało się jeszcze coś w naszym życiu ważnego? Krzest! Tak, chrzest! W którym roku mieliśmy chrzest? Jadziu, w którym roku? Znowu? Nie, bo wtedy mieliśmy ślub. To musimy... 2001. Mieliśmy... Dobrze. 2001 rok. Mamy chrzest. Super. No, myślę, że powoli nam wystarczy tego. Prawda? No, ale jest znasz. 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 No, on będzie nam potrzebny. Dobra. Rzecz wygląda tak, że gdy zaczyna się sprawozdanie historii Biblii, no to wiemy, że wszystko było dobrze, dopóki się wszystko nie zepsuło. I gdy wszystko się zepsuło, czyli gdy Adam i Ewa podjęli decyzję, by żyć niezgodnie z tymi wytycznymi, które Bóg im przekazał, wtedy przyszedł do nich właśnie Bóg i złożył im obietnicę. My zwykle nie mówimy o tych słowach, jako o obietnicach, ale to są obietnice. I te obietnice, które zostały dane w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, są dość takie trudne, dlatego że że do kobiety i do mężczyzny Bóg mówi słowa takie. Kobiecie składa obietnice takie. Pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi Twemu pociągać Cię będą pragnienia Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. Do, Adoma, do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc nie wolno ci jej z Niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu Ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie ostry rodzić Ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi... Z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Czyli ludziom złożono obietnice. Złożono obietnice takie, że kobieta, gdy będzie rodzić, będzie cierpieć, że mimo to będzie chciała i mężczyzna w ogóle, że będziemy chcieli bliskości między sobą, że relacje między mężem a żoną będą różne, będą niejednokrotnie zniszczone, ale jak rozumiem, dotyczy to wszystkich relacji, że na tym świecie ludzie będą do... doświadczać zniszczonych relacji. O mężczyźnie jest po... obie. Obiecano mu, że będzie się trudził pracą i że w tej pracy będzie źle, będzie cierpiał, będzie się pocił, a jednak będzie musiał pracować, żeby żyć. I ostatnia obietnica, która to wszystko podsumowuje, jest taka, że umrzesz. I takie obietnice dano ludziom po tym, gdy zdecydowali się wybrać drogę, która według Boga była niewłaściwa, o czym powiedział im wcześniej. I w tym momencie, gdy została wybrana ta droga, a wiemy, że ludzkość została stworzona przez Jezusa i dla Jezusa. W, w życie, no może już troszkę wcześniej, tak? Ale zaczęto wprowadzać plan. Na, na potrzeby naszego rozważania możemy powiedzieć, że wtedy, wtedy pojawiła się taka myśl, w jaki sposób można by uratować człowieka. To znaczy, bo stało się coś takiego, że wcześniej, zanim zaistniał grzech, wszystko miało być dobrze. Jemu dano doskonały świat, nad wszystkim miał panować, miał być szczęśliwy, miał budować, rozwijać się, miało być ludzi coraz więcej, rodzina miała być coraz większa, miało nie być cierpienia tych wszystkich problemów. Ale przez grzech pojawiły się inne obietnice. Te obietnice są paskudne i wolałbym, żeby ich nie było, ale każdy z nas w jakimś stopniu ich doświadcza. Natomiast obok ludzkości był ktoś, kogo nazywano i nazywamy synem Bożym. I syn Boży, Jezus, on również miał swoje obietnice. Jemu dano wszystko. On przecież jest synem Bożym. On jest tym, który nigdy nie umrze. On jest tym, który zawsze będzie obdarzony chwałą. On jest tym, który będzie panował. On jest tym, który wszystko zwycięży. I moglibyśmy tę listę mnożyć, nie? I pojawiła się taka idea, która opisana jest w Biblii ja to tylko tak podsumowuję że gdyby, gdyby udało się zrobić coś takiego, żeby te obietnice, które dano Synowi Bożemu, przekazać ludziom, to wtedy dałoby się skontrować to wszystko, co obiecano im w trzecim rozdziale. Czyli skoro człowiekowi obiecano, że umrze, a Synowi Bożemu obiecano, że będzie żył wiecznie, to gdyby te rzeczy połączyć, to wyszłoby coś takiego, że nawet jeśli człowiek umrze, to żyć będzie wiecznie. Gdyby połączyć te obietnice, oznaczałoby to, że nawet jeśli człowiek będzie tu pracował w pocie czoła, to przyjdzie czas, kiedy będzie wolność. Nawet jeśli przez jakiś czas będzie niewolnikiem, to obietnice, które dano Synowi Bożemu, go uwolnią. Jakby. Więc cała, cała myśl ratunku dla człowieka sprowadzała się do tego, na ile da się wciągnąć człowieka do rodziny Bożej. No i okazało się, że taka możliwość istnieje. Ale sposób, w jaki to zrobiono, był dość zaskakujący, bo sposób był taki, że Jezus musiał stać się częścią rodziny ludzkiej. I choć dla nas to jest tajemnica, jak to się wydarzyło: to idea jest dość prosta. Czyli Jezus, będąc Synem Bożym, rodzi się z kobiety i jest jednym z nas. W ten sposób staje się naszym bratem. Co się dzieje przez to? Przez to On doświadcza trudy, trudów pracy, On doświadcza przekleństw czy obietnic, jakkolwiek do tego podejdziemy, które wypisane są w tym trzecim rozdziale. On jest jednym z nas, On żyje tutaj jako jeden z nas, ale ma ciągle swoje obietnice, które mu dano jako Synowi Bożemu. Żyje na tym świecie, umiera, a potem zmartwychwstaje. Wiecie, czym on jest, i wybaczcie, ja tego nie użyję, żeby zlekceważyć w jakikolwiek sposób słowo Boże, ale dla pewnej, nie mogę znaleźć lepszego słowa. Jezus jest jakby prototypem. Jezus jest tym pierwszym, który jest jednocześnie synem Bożym i synem ludzkim, i idzie tą drogą, pokazując, że to działa. I gdy doświadcza wszystkiego, wszystkich tych trudów, wszystkich tych cierpień i ostatecznie śmierci, po śmierci zmartwych wstaje, aby na zawsze być dowodem dla wszystkich ludzi, że to działa. Że jeśli ktoś, kto jest synem ludzkim, synem Adama i otrzymał obietnicę przekleństwa, jednocześnie stanie się synem Bożym, to będzie żył. To udowadniał Jezus. Ale jak to się stać miało? Jak się miało stać coś takiego, że człowiek, który rodzi się w świecie pełnym przekleństwa, staje się synem Bożym? I tutaj zacznę czytać kilka fragmentów. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, to jest fragment, z którego Krzysztof czytał um, wstępny tekst. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. Tam zawarte są słowa, które mówią o tym, jak człowiek może stać się rzeczywiście synem Bożym, córką Bożą. Od 11 wersetu powiedziane jest, pierwszy rozdział Ewangeliana od 11 wersetu, że Jezus do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tak więc, żeby być dzieckiem bożym, trzeba przyjąć Jezusa. Ale co to znaczy przyjąć Jezusa? No To jest taki zwrot, przyjmij Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko co to znaczy? Wystarczy doczytać tekst dalej, żeby coś wiedzieć więcej, bo powiedziane jest, że tym, którzy go przyjęli, Dał prawo stać się dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego. Czyli Jan pokazuje nam, że jeśli chcesz, będąc synem ludzkim, człowiekiem, stać się synem bożym, musisz uwierzyć w Jezusa. Ciągle to jeszcze nie jest jakieś bardzo precyzyjne, no ale takie jest sprawozdanie. Na szczęście z pomocą przychodzi nam Paweł w liście do Galacjan. I w liście do Galacjan w rozdziale trzecim od wersetu 25 powie więcej w tym temacie. List do Galacjan, rozdział 3, od 25 wersetu. Powie tak. A gdy przyszła wiara, no bo przez wiarę przecież stajemy się dziećmi Bożymi, gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką prawa. Tu jest mowa o przewodniku, ale chodzi o prawo w związku z tekstami, które pojawiły się wcześniej. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz ani Żyda, ani Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani kobiety, albowiem Wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I teraz mówi tak. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I pozwólcie dalej, jeszcze ważniejsze nawet teksty, od wersetu czwartego, czwarty rozdział od czwartego wersetu. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego. Który się narodził z niewiasty, czyli narodził się jako człowiek, jako jeden z nas, podlegał prawu, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili. Tak widzicie ten motyw, w którym Paweł mówi, On przyszedł, on się narodził, abyśmy my mogli zostać dziećmi bożymi. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha swego do serc waszych wołającego, aby ba ojcze, tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i kim? To i dziedzicem. A co dziedziczysz? No, dziedziczysz wszystko to, co dziedziczy Jezus. Tak? Bo jego obietnice stają się Twoimi obietnicami. Ale tu jest jeszcze jeden wątek do nas dość istotny. Zawarty był w wersecie, w wersecie piątym, że to wszystko się stało dlatego, że On nas wykupił. A wykup to jest wykup wymaga jakiejś zapłaty. Człowiek musiał zostać wykupiony, aby ta transakcja mogła nastąpić. I stronę wcześniej, znowu Paweł w liście do Galacjan, powie o tym wykupie w 13 wersecie, powie, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Tak? Czyli on zapłacił. On wykupił nas. Zapłacił swoją śmiercią. Nie wystarczyło, że Jezus stał się jednym z nas, ale on też za coś zapłacił. Za co on zapłacił? No właśnie, za co on zapłacił? Za nasze grzechy. Wiecie co, ja tu mam taki życiorys. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o człowieku, który urodził się w 1946 roku. I ten człowiek chodził do szkoły podstawowej w Sosnowcu. Nie wiem, znacie może takiego człowieka? Jak skończył szkołę, to zaczął pracę na kolei. I dobrze mu się tam pracowało, wiecie, no? Praca na kolei, szczególnie w tamtych czasach, bo to jest przecież rok 1960, któryś, no, nie wiem dokładnie, um, praca na kolei była bardzo dobra. Um, mało tego, że pracował na kolei, dość szybko um, wziął ślub, bo stało się to w roku 1991. <grym> um, tak, po ślubie również nagle narodziła się trójka dzieci. No, i potem w roku 2017 przeszedł ten człowiek na emeryturę, a pominąłem jeszcze, że w roku 2001 wziął 6. Ale to jest tylko taki obraz, wiecie, bo. Zapis życia tego człowieka jest dużo bardziej precyzyjny, jest dużo bardziej szczegółowy. Tam znajduje się zapis wszystkich jego radości, szczęścia, które tam go spotykały, tych momentów takich wzruszających, ale też tych trudnych, kiedy było ciężko, kiedy popełnił błędy, kiedy działy się rzeczy, które nie powinny się były dziać. I w ten sposób to nie jest taka kartka, ale to jest taka, jak my to byśmy nazwali, księga życia. To jest Księga Życia, nie? Ten człowiek ma Księgę Życia. I ja mam swoją Księgę Życia, wy macie swoją Księgę Życia, i w tej Księdze Życia spisane są wszystkie te, te rzeczy. I teraz, gdy Jezus przyszedł na Ziemię i pełnił tutaj służbę, i żył jako syn Boży i syn człowieczy jednocześnie, wtedy, gdy dochodziło, dochodziło do tych ostatnich momentów, kiedy był w ogrodzie Getsemane, on został osądzony, wiecie? On został osądzony, odbył się sąd. Nad nim odbył się sąd. Cóż to był za sąd? No sąd, który zawyrokował, że winien jest śmierci. Ale ja nie mówię o tym sądzie takim, wiecie, tym sądzie u Piłata ani o tym sądzie przed kapłanami. Odbył się jakiś inny sąd, sąd, który ocenił go przez pryzmat tego, że na jego barkach umieszczono wszystkie grzechy świata. Nie? Odbył się sąd i został uznany za winnego. Jezus został uznany przez niebo za winnego. I dlatego niebo od niego się odwróciło. Dlatego on wołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. On był winny. Dlaczego był winny? Dlatego, że osądzono go na podstawie tej księgi. Na podstawie tej księgi. Więc, gdy Jezus był na Golgocie. Przed Golgotą jeszcze? Bo, wybaczcie, no my nie wiemy, jak dokładnie to tam funkcjonuje, nie? Ale wtedy otwarto księgi i czytano. W roku 1988 urodził się w Wiśle, wychował się na Kozińcach, był całkiem spoko dzieckiem, może, może trochę nerwowy, potem chodził do szkoły podstawowej w Wiśle, ożenił się z Honoradką, został pastorem. Wiecie, spis całego życia, nie? I Jezus został osądzony na podstawie tego spisu, został uznany za winnego i został zabity. To się stało. Nie? A skoro został osądzony na podstawie tego życia, tego życiorysu, to on już nie jest istotny. Prawda? No nie jest istotny, bo ten dług, który wynikał z tego zapisu, został zapłacony. Nie? I teraz, jeżeli to jest dług, rzeczywiście, jeśli to jest dług, to znaczy. Bo, bo wiecie, co ja podarłem? Ja podarłem nasz wspólny życiorys, nie? I on został zapłacony. To znaczy, a to znaczy coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego, że został już tylko jeden życiorys. Rozumiecie to, nie? Został tylko jeden życiorys. Nie ma już dwóch życiorysów do wyboru. Więc gdy nadejdzie sąd i człowiek będzie sądzony, to gdy przyjdzie czas, by mnie sądzić, zostanie przeniesiona księga. Wiecie, jak ona się nazywa? Jak ona się nazywa? A jaki jest tytuł kazania dzisiejszego? A, kto pamięta? To będzie Księga Życia Baranka. Księga Życia Baranka. Wiecie? I gdy ja będę sądzony, okaże się, że gdzieś tam w okolicach 3-4 roku przed naszą erą urodziłem się w Betlejem. Że. Dość szybko udaliśmy się do świątyni, potem przyszli mędrcy, potem musiałem uciekać do Egiptu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I gdy ja będę sądzony, sądzony będę na podstawie wszystkiego tego, czego dokonał Jezus. To ja byłem w Egipcie w tej perspektywie. To ja rozpocząłem służbę, mając około 30 lat. To ja byłem ochrzczony w Jordanie. To ja byłem tym, który powołał uczniów. To ja byłem tym, który służył tutaj przez tyle lat. To ja uzdrawiałem ludzi. To ja. Wiecie, że to nie ja, tak? Ale to ja na sądzie to ja, bo to jest zapis życia na podstawie którego ja będę osądzony. To ja ostatecznie zostałem ukrzyżowany i to ja ostatecznie z wstanę, bo to jest zapis życia na podstawie którego mnie osądzą. I wiecie jaki będzie wyrok? A ja wiem. I wy też wiecie. Niewinny. Niewinny. I teraz ważna rzecz. No bo to się może wydarzyć dlatego, że przez wiarę stajemy się dziećmi Bożymi, nie? I teraz co ja robię? Co robi moja głowa? Moja głowa robi tak. Mówi Darek, ale wiesz co? To nie może być takie. To, nie, to tak nie może być. To musi być trochę, trochę bardziej skomplikowane, nie? I moja głowa biegnie do tamtego zapisu. Do tego zapisu, który jest w koszu. I ona mówi tak. Wiesz co? A może to jednak tak nie działa? Może musisz teraz pewne rzeczy jeszcze. Odrobić albo coś jeszcze dodać do tego życiorysu, i moja głowa całkowicie zapomina, że ten życiorys jest już zamknięty. On z perspektywy nieba jest zamknięty. To znaczy, w tym życiorysie jest moja przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. On jest całkowicie zamknięty. Jezus umarł za grzechy, które już popełniłem i za te, które w przyszłości popełnię. Do tego się już nie da nic dodać ani nic ująć. Tam jest całe moje życie: teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Za wszystko zostało zapłacone. I teraz moja głowa chce mi powiedzieć, że ja jednak mogę tam dopisać rzeczy, i przez to, że tu coś dopiszę, zmieni się mój los. Ale to tak nie działa, dlatego apostoł Paweł mówił, że człowiek bywa zbawiony niezależnie od czego od uczynków zakonu. Uczynki zakonu nie mają znaczenia w kontekście zbawienia człowieka, dlatego że cała idea zbawienia sprowadza się do tego, że zapłacono, zapłacono, zapłacono całą cenę w pełni. W pełni, nie ma, nie ma żadnego braku, nie ma żadnego elementu, za który nie zapłacono. Wszystko zapłacono. I teraz, czy ja mogę stać się bardziej sprawiedliwy? No, no nie mogę. A wiecie dlaczego? Bo moja sprawiedliwość to jest ten życiorys Jezusa. A gdzie jest Jezus? Gdzie jest Jezus? No w niebie! No w niebie. No to czy ja mogę cokolwiek zrobić, żeby moja sprawiedliwość była lepsza? Ej, no naprawdę, mogę czy nie mogę? Czy mogę przez moje zachowanie sprawić, że Jezus będzie lepszy? Nie. A czy mogę przez moje złe zachowanie sprawić, że będzie gorszy? Nie, nie mogę. Nie mogę. I to, to jest niemożliwe. W sensie, człowiek nie może stać się bardziej sprawiedliwy albo mniej sprawiedliwy. Człowiek może stać się jedynie sprawiedliwy lub utracić wiarę w to, że ta sprawiedliwość została mu przypisana. Nie ma żadnej innej historii. Nie ma żadnych innych dodatków. Człowiek po prostu przez wiarę otrzymuje sprawiedliwość. Koniec historii. No nie, no to nie jest koniec historii, na szczęście, bo ta historia ma ciąg dalszy i ona nigdy się nie skończy, bo życie ludzi wierzących się nie skończy. Ale ta perspektywa, którą daje nam Ewangelia, jest taka, że moje życie zostało zamknięte. Ja je prowadzę. Ja przez to, że Jezus dał mi tak wiele i powiedział mi, że jego wolą jest, żebym żył w taki czy inny sposób, staram się tak żyć ale w kontekście mojego życia, zachowania, moja przyszłość jest pewna. Dlaczego? Bo jestem Synem Bożym. Jestem członkiem rodziny ludzkiej, ale jestem Synem Bożym. Za wszystko zapłacono, a ja jestem wolny. I dlatego apostoł Paweł napisał taką rzecz. Po prostu takie piękne słowa. Napisał tak... mówi, on mówi, że jest czegoś pewne, on jest czegoś pewne, nie? A pewność to jest takie, to nie jest taka wątpliwość, to jest pewność taka, że mm, tak, jestem tego pewny, że śmierć, ani życie, ani aniołowie, a aniołowie mają wielką moc, ale nie, nie, nawet nie aniołowie, żadne potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość. Ani żadne moce, żadne moce, nie, nie ma takiej mocy. Ani żadna wysokość, ani też nic, co by było strasznie głęboko, żadne inne stworzenie nie zdoła zrobić jednej rzeczy. Czego nie zdoła zrobić? Oddzielić nas od, od, od miłości. Nie ma takiej opcji. Odłączyć nas od miłości bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Idea Ewangelii, tego, co zrobił Jezus, jest taka, abyście mieli pokój abyście mieli pokój bo nie jesteście niewolnikami jesteście braćmi braćmi tak się mówi rodzeństwem Jezusa jesteście współdziedzicami jego obietnic on nie nazywa was sługami on nazywa was przyjaciółmi należycie do jego rodziny miejcie pokój miejcie pokój za wszystko zapłacono. I zawsze, gdy mówi się takie kazania, z tyłu głowy jest taka myśl: No dobra, to jakbyśmy tylko o tym mówili, to byśmy zlekceważyli całkowicie prawo. Ale słuchajcie, czy na pewno, czy nie powtarzamy ciągle, że zachowywanie prawa jest owocem wiary? To czy w takim razie nie powinniśmy po prostu skupiać się na wierze? Czy nie powinniśmy zatem skupiać się na tym, co jest pewne, za tym, że za, na tym, że za wszystko zapłacono jesteśmy wolni? Ale wiecie, tak całkiem wolni? Że nawet jeśli przychodzi poranek i ja nie mam ochoty otworzyć Biblii, to ja jestem wolny? Nawet jeśli przychodzi sytuacja, w której jest mi trudno, bo zrobiłem coś nie tak, to jeśli tylko wierzę w obietnice, które zostały dane, jestem wolny? Czy tak? Tak nieuchwytną jest wypowiedź Ellen z książki Droga do Chrystusa, w której ona powiedziała, no, tak piękne słowa, daj mu naprawdę taki pokój, że charakteru człowieka nie ocenia się przez pojedyncze jego czyny, ale tendencje, które objawia w życiu? Miejcie pokój. Miejcie pokój, bo za wszystko zapłacono. To, co wam powiedziałem w kontekście Jezusa, który jest w niebie, jest opisem nawrócenia Johna Buniana. On kiedyś powiedział tak, że jego życie zmieniło się, gdy zrozumiał, że jego sprawiedliwość jest w niebie. On to zrozumiał, że jego sprawiedliwość jest w niebie i nie może jej uczynić lepszą ani gorszą. My czasem tworzymy taki obraz, wiecie, sprawiedliwości jak takiego kielicha, nie? I im będziemy lepsi, tym ten kielich będzie pełniejszy, wtedy więcej będzie tego naszego dobrego, a Jezus będzie uzupełniał tylko tę resztę. Ale wiecie, to wszystko są naiwne jakieś perspektywy, bo w tym wszystkim. Liczy się jedynie trans transakcja, no zamiana, w której Jezus uczynił nas Synem Bożym, Córką Bożą i dał nam wszystko. Dał nam wolność. I to jest historia baranka. Baranka, który stał się jednym z nas na zawsze, na wieczność, członkiem rodziny ludzkiej. On stał się moim bratem, waszym bratem. On przyjął nasze ciało. On jest jednym z nas po to, abyśmy my mogli być jednym, być w jego rodzinie. Być w jego rodzinie. A to dlaczego? No właśnie, bo on jest tym i znów, nie dla lekceważenia, ale bo nie mogę lepszego znaleźć słowa. On jest naszym. On jest tym pierwszym. Może to rzeczywiście jest złym słowem, ale on jest tym pierwszym. Jak patrzysz na niego, to widzisz swoje życie, to jest twoja przyszłość. To prawda. Jest trudno, ale jemu było trudno. I on przez to przeszedł. Nie? To prawda. Czeka cię śmierć. Czeka mnie śmierć. Ale wiecie, co po niej czeka? Z martwych stanie. Nie ma niczego, co mogło zatrzymać Jezusa w grobie, bo Ojciec go wzbudził. I ta perspektywa Ewangelii jest tak pełna i tak prosta i tak dobra, że w Chrystusie mamy wszystko. A człowiek staje się dzieckiem Bożym jedynie przez wiarę. Więc celem tego kazania jest po prostu powiedzieć wam, żebyście mieli pokój. Żebyście mieli pokój. Żeby wasza dusza się nie chwiała, gdy jest trudniej. Żebyście trzymali się tej Ewangelii, bo w niej jest wszystko. Zapłacono. Za wszystko zapłacono. Za wszystko zapłacono. Nie ma czegoś takiego, za co nie zapłacono. A wasze życie zapisane jest w księdze życia baranka, i gdy nadejdzie moment waszego sądzenia, zostanie otwarta księga, w której nie będzie czytany zapis tego, co zrobiliście. Będzie czytany zapis tego, co stało się dość dawno temu, gdzieś tam w ziemi izraelskiej. Miejcie pokój. Amen.